Dzisiejszy przegląd sportowy oglądacie Państwo dzięki Bankowi Spółdzielczemu wspierającemu sport w Sieradzu i regionie sieradzkim oraz firmie Okna Konieczny. W dzisiejszym przeglądzie sportowym zobaczą Państwo zwycięstwo Orkanu Buczek na otwarcie wiosny. Potrzebowaliśmy czasu, żeby wejść w to spotkanie. Mecz Unia Sieradz Męka Mulk Słask. Szybko strzelona bramka pomogła nam ustawić sobie mecz. Już w sobotę 25 marca o godzinie 17 oraz w niedzielę 26 marca o godzinie 12 czekają nas wielkie emocje sportowe. Drużyna ULKS-u Mosir Sieradz zmierzy się z drużyną Dragon Dobre w walce o utrzymanie w drugiej lidze siatkówki mężczyzn. Zapraszamy serdecznie do dopingowania sieradzkiej drużyny. GKS Orkan Buczek zwyciężył w pierwszym meczu rundy wiosennej z zajmującym czwarte miejsce w tabeli WKS-em Wieluń 3-1. Dzięki wygranej zawodnicy Orkanu awansowali na pierwsze miejsce w tabeli Ligi Okręgu Sieradzkiego. W miniony weekend w meczu 16 kolejki Okręgowej Ligi piłkarze Orkanu Buczek podejmowali na stadionie w Zelowie zespół WKS-u Wieluń. Obie drużyny zachowawczo rozpoczęły spotkanie i praktycznie do końca pierwszej połowy nie stworzyły stuprocentowej sytuacji. Dopiero w 44 minucie po faulu na jednym z zawodników Orkanu sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę bezbłędnie wykorzystał nowy nabytek klubu Piotr Burski i Orkan schodził na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Może nie bardzo dobry, ale dobry. Początkowo potrzebowaliśmy czasu, żeby wejść w to spotkanie. Z każdą minutą graliśmy coraz lepiej. Karny pod koniec meczu. 1-0 to uspokoiło nasz ten mecz. W drugiej połowie bramka na 2-0 i spokojnie już mogliśmy doprowadzić do końca, rywale strzelają na 2-1, a my odpadamy na 3-1, więc mamy 3 punkty i się cieszymy z tego. Mówisz, że jeszcze nie do końca wasza gra jest idealna. Czy dobrze przepracowaliście okres zimowy i co w takim razie jeszcze musicie poprawić w swojej grze? Na pewno tutaj wychodzi to, że wszystkie spotkania rozgrywaliśmy na murawie sztucznej. Teraz pierwszy mecz w ubiegłym tygodniu był tutaj właśnie na murawie, w Zelowie, jeszcze nie u siebie, tylko tutaj. Teraz kolejne spotkanie, więc to jest dopiero drugie spotkanie na murawie trawiastej. I myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej, plus dojdą treningi, czyli spokojnie. Podopieczni trenera Jacka Berensteina bardzo dobrze rozpoczęli drugą połowę i już w 58 minucie podwyższyli prowadzenie na 2-0 po golu Dawida Liśkiewicza. Rywale zdołali jeszcze nawiązać walkę i w 68 minucie zawodnik Wielunia Błażej Karasiak strzelił bramkę kontaktową. Jednak ostatnie słowo należało do piłkarzy z Buczku, a właściwie do Kamila Szymanka, który podwyższył wynik spotkania na 3-1. Bo to trudny mecz, bo myślę, że Wielun postawi dzisiaj dosyć wysokie wymagania. Czekaliśmy na pierwszą bramkę, wiadomo, chcieliśmy ją zdobyć troszkę szybciej, na początku meczu nie udało się. Wielun się dobrze organizował, szybko wracali na swoją połówkę, no było nam ciężko, wiadomo, że po okresie zimowym, gdzie trenowaliśmy pracę na sztucznych boiskach, teraz na trawie troszkę inaczej to wygląda, nogi są dużo cięższe, trudniej się gra i myślę, że trzeba być cierpliwym. No graliśmy tą piłką, mieliśmy swoją sytuację, dopiero ta bramka troszkę nam otworzyła sytuację meczową i dużo było później łatwiej grać w drugiej połowie o to, żebyśmy wygrali ten mecz. No właśnie, wspomniał Pan, że okres zimowy przetrenowaliście na sztucznej murawie. W takim razie, co jest jeszcze ważnego do dopracowania, żeby ta runda wiosenna była jak najlepsza? Ja myślę, że chodzi o płynność gry, bo wiadomo, że graliśmy sparingi tylko na sztucznym boisku. Inaczej się porusza człowiek na boisku o sztucznej nawierzchni. Jest ta gra szybsza na pewno. Tutaj wiadomo, ta piłka troszkę zwalnia. Wiadomo, że czasami robi różne figle i piłkarze są zdziwieni, że ta piłka tak skacze, a nie inaczej. Ale myślę, że jak wejdziemy na boisko już trawiaste, wiadomo, że poprawimy grę od tyłu, tą płynność, szybsze wypadanie piłki, mówię, szybsze operowanie piłką przede wszystkim, żebyśmy byli po prostu no, szybsi na tym boisku i wtedy będzie na pewno więcej sytuacji i stworzymy sobie, no, strzelimy więcej bramy na pewno. Pierwszy mecz rundy rewanżowej Orkan Buczek zakończył zwycięstwem, dzięki czemu awansował na pierwsze miejsce w tabeli. Miejmy nadzieję, że drużyna utrzyma tę formę do końca sezonu i powalczy o awans do wyższej ligi.
niedzielę rozpoczęła się runda wiosenna sieradzkiej klasy A grupy drugiej. Z kamerą gościliśmy na szlagierze 16 kolejki w podsieradzkiej Męce, gdzie tamtejsza Unia podejmowała mistrza jesieni Mulks Łask. Wiosną o awans do klasy okręgowej będą walczyć Mulks Łask, KS Karsznice, Tęcza Brodnia i niespodziewanie Unia Sieradz Męka i LZTS Rębieskie. Dwie drużyny awansują do klasy B, spadną również dwie drużyny. Z kolei o byt na siódmym poziomie rozgrywkowym naszego okręgu walczyć będą Pisia Zygry, LKS Socha, LKS Pyszków, Złoczewia Złoczew i Ostrowia Ostrówek. W meczu Mulks Łask i Unia Sieradz Męka od pierwszego gwizdka to łaskowianie rzucili się do ataku, ale gospodarze postawili twarde warunki i gra przeniosła się głównie w środkową strefę boiska. Goście z Łasku wyprowadzali coraz groźniejsze ataki, ale brakowało podania otwierającego drogę do bramki. Unia głównie skupiła się na kontratakach, które obrońcy z Łasku pewnie przerywali. W 21 minucie po ataku gości i zamieszaniu w polu karnym Kamila Wolaka pokonał Dominik Janeczek i pięknym lobem dał prowadzenie drużynie Mulksu. W 30 minucie samotny rajd debiutującego w tym meczu Rafała Kucharskiego w polu karnym faulem przerwał obrońca Unii. Sędzia bez wahania odgwizdał faul i wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł bramkarz Krystian Klewin i pewnym strzałem podwyższył wynik na 0-2 dla Mulksu. Druga połowa rozpoczęła się od błędu obrońców z Łasku i w 47 minucie gospodarze zdobyli bramkę kontaktową, a jej zdobywcą był kapitan Unii Janusz Piątkowski. W kolejnych minutach gra się zaostrzyła i sędzia musiał upominać piłkarzy żółtymi kartkami. W 56 minucie piękne podanie w tempo Wiktora Marciniaka wykorzystał Rafał Kucharski i podwyższył wynik meczu na 3-1. 4 minuty później kapitan Mulksu Gracjan Michalski za dyskusję z sędzią głównym otrzymał drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną. Podopieczni trenera Wiesława Siembora musieli grać w dziesiątkę. Na opaskę kapitana po Gracjanie Michalskim przejął Krystian Klewin. Kolejne minuty to coraz groźniejsze ataki Unii, która próbowała wykorzystać przewagę jednego zawodnika. W 80 minucie Mulks jeszcze raz zerwał się do ataku. Wynik na 4-1 podwyższył chwilę wcześniej wprowadzony do gry Damian Karbowiak po prostopadłym podaniu Dawida Różyckiego. W końcu w meczu gospodarze zdołali jeszcze raz pokonać naszego bramkarza, a strzelcem gola był Artur Mikosik. Sędzia Jarosław Grenda pokazał żółte kartki Dariuszowi Nowakowi i Marcinowi Lewickiemu z drużyny Unii oraz Wiktorowi Marciniakowi i Dawidowi Różyckiemu z drużyny Mulksu. Pozostałe wyniki 16 kolejki klasy A grupy drugiej. Amatorzy Zapolice przegrali z Sokołem Goszczanów 0-2. TS Gruszczyce pokonał LKS Sochę 2-0. LZTS Rębieskie rozbiło Ostrowie Ostrówek aż 5-0. Tęcza Brodnia pokonała Pisie Zygry 5-2. TS Janiszewice pokonał Inter Sieradz Woźniki 3-2. UKS Ustków pokonał LKS Pyszków 1-0, zaś Złoczewia Złoczew przegrała z KS Karsznice 2-3. Za tydzień nasza kamera pojawi się w sobotę na 8 wielkich derbach Sieradza pomiędzy Interem Woźniki a Unią Męka. Mecz rozpocznie się o godzinie 17 na Mosirze. W niedzielę o godzinie 14 w Pyszkowie tamtejszy LKS podejmie LKS Sochę. Szybko strzelona bramka pomogła nam ustawić sobie mecz. Druga bramka była kwestią czasu. Generalnie zdominowaliśmy grę w pierwszej połowie. Jestem zadowolony z moich zawodników, w tym, że w drugiej połowie udowodnili, że zasługują na pozycję lidera na chwilę obecną. Wiadomo, jeszcze mamy 14 kolejek do końca, ale myślę, że będziemy pracować i gra nasza będzie coraz lepiej widać. A właśnie jak wyglądają Wasze przygotowania do rundy wiosennej? Czy ktoś od Was odszedł, może przyszedł jakiś nowy zawodnik? I o co walczycie w tej rundzie wiosennej? Cel jest jasny, przekaz naszego celu też jest jasny. Celem jest tylko i wyłącznie awans do Ligi Okręgowej, żeby nasi wychowankowie z klubu mogli podnosić swoje kwalifikacje, tak, w wyższej lidze, żebyśmy mogli ogrywać naszych juniorów. Generalnie ubytek mamy tylko jeden, Jacek Majda do Orkana Buczek został wypożyczony i ten zawodnik będzie miał okazję ogrywać się wśród lepszych zawodników. Tak. Pozyskaliśmy 5 zawodników w przerwie zimowej, dzisiaj miało 4 okazje zadebiutować. Debiut był okazały i zawodnicy też tutaj pokazali, że potrafią konkretnie zrealizować te zadania, które na nich są postawione. Jak podsumujesz dzisiejszy mecz? Trudne spotkanie, przegraliśmy 4-2. Generalnie zacięty mecz, chłopaki lider grają w tą piłę porządnie. No cóż, zdarza się, wypadek przy pracy. Nikt nie odszedł, nikt nie doszedł, stary skład. A o co walczycie? O utrzymanie. Nie gra była awans, jak najlepszą lokatę w klasie. We'll be right back.
Dzisiejszy przegląd sportowy oglądaliście Państwo dzięki Bankowi Spółdzielczemu wspierającemu sport w Sieradzu i regionie sieradzkim oraz firmie Okna Konieczne.